Jest drabina do nieba, jest drabina do nieba. Na naszych dzisiejszych rekolekcjach, tak jak zapowiedziałem, nie będę się silił na jakieś bardzo subtelne i głębokie przemyślenia. Będę się starał mówić o rzeczach bardzo podstawowych w świetle tych największych wiecznych prawd. A więc będzie chodziło po prostu o naszą pracę właśnie w świetle tego wszystkiego, co absolutnie najważniejsze. I pierwsze pytanie, które powinniśmy sobie zadać, no w zasadzie już dawno temu, ale to jest takie pytanie, które należy zadawać sobie cały czas. Gdy będziemy stali w korku, dojeżdżając tutaj na lekcję, gdzieś tam 3-4 września, kiedy, no 4 to już chyba nie, w każdym razie pomijając weekendy, ale gdy będziemy dojeżdżali już nie w tych pierwszych dniach, bo na początku, no to wiadomo, jeszcze człowiek jest ciekawy, co tam będzie nowego, ilu nowych uczniów, jeszcze nie wkrada się rutyna od samego początku, ale już w drugim tygodniu bardzo łatwo jest no tak przyjeżdżać, no bo jest coś do zrobienia, przyjeżdżam, jakoś tam uczę, wyjeżdżam i tak dzień po dniu. I rzadko zdajemy sobie sprawę z tego, że w ten sposób możemy przegapić to, co najważniejsze w tym naszym zadaniu. Możemy zaciągnąć na nasze sumienie w ten sposób naprawdę bardzo poważne grzechy. I przede wszystkim możemy przegapić po prostu to, co najpiękniejsze, to, co najwspanialsze, ominąć niejako główny cel, który nas tutaj powinien przywieźć. A więc gdy tak jedziemy i stoimy w korku, albo stoimy na przejeździe kolejowym, bo właśnie zamknięto ten przejazd i nie można się przedostać, to naprawdę warto codziennie zadać sobie to pytanie, ale po co? Po co ja tam jadę? I oczywiście można znaleźć mnóstwo różnych takich prostych, doczesnych odpowiedzi. Natomiast mi chodzi oczywiście o tą odpowiedź ostateczną niejako, ten powód najważniejszy. Po co my chcemy tam jechać? Po co my chcemy tutaj się dostać i nasze dzieci uczyć i wychowywać? Odpowiem takim obrazem zaczerpniętym z ojca Woronieckiego. Po to, aby zapalać gwiazdy na firmamencie Bożej chwały. To jest obraz, który teraz skomentuję. Najpierw gwiazdy. Te gwiazdy, które trzeba zapalić, to są nasze dzieci. I nie rozumiemy tych gwiazd teraz w tym sensie takiej współczesnej popkultury, tylko oczywiście rozumiemy te gwiazdy jako te ciała niebieskie, które mają zajaśnieć. I tutaj naprawdę nie jest to przesada, bowiem dusza ludzka jest bardziej cenna, jest doskonalsza od tych ciał niebieskich. Będzie czas, kiedy te ciała niebieskie przeminą, kiedy spłoną w ogniu lub przeminą w jakiś inny sposób na końcu tego świata, a dusze ludzkie wciąż będą trwałe na wieki. Te dusze tych naszych dzieci i nasze dusze, i te dusze tych naszych dzieci, którymi dzisiaj się opiekujemy, one przy końcu świata będą wciąż jeszcze trwały i wcale nie będą się do swego końca zbliżały. Będą trwały właśnie w jakimś konkretnym stanie. I no tutaj będziemy dochodzili już do tych naszych konkretnych zadań, ale po kolei. Najpierw to, że zapalać pewne gwiazdy, najpierw gwiazdy, czyli coś wzniosłego, coś jakby nie z tego świata, coś niezwykle podniosłego, z czym mamy do czynienia i to są dusze ludzkie. To jest pierwszy punkt, na który pokrótce teraz zwracam uwagę. Druga rzecz to te gwiazdy potrzeba zapalić, czyli one potrzebują pewnego impulsu, one potrzebują naszego działania po to, aby mogły zabłysnąć, po to, aby mogły stać się widoczne. Znowu nie w sensie współczesnej popkultury albo w sensie mediów społecznościowych zabłysnąć, tylko oczywiście w tym sensie ontologicznym, bytowym, czyli mają zapłonąć, mają stać się czymś doskonałym, czymś pięknym, co będzie dawało światło i ciepło, ale właśnie muszą się tym stać i to będzie również właśnie nasze zadanie. I na końcu, ostatnia część
tego zadania wychowawcy, o którym mówi ojciec Woroniecki, to jest zapalić gwiazdę na firmamencie Bożej chwały. My mamy doprowadzić te gwiazdy do tego, żeby one zapłonęły, żeby one osiągnęły swoją własną doskonałość jak najbardziej. Ale właśnie w ten sposób osiągamy to w sposób najwspanialszy, co jest celem całego stworzenia, czyli głoszenie tej Bożej doskonałości. Całe stworzenie jest tylko i wyłącznie tą iskrą, która odłącza się od Pana Boga. Bóg, który stwarza wszystko, co dobre, wypływa od Niego. I całym sensem tego istnienia, tego stworzenia jest to, żeby pokazywać tą Bożą chwałę. I taki jest też nasz sens. I ten człowiek, który naprawdę właśnie będzie jak ta gwiazda, która zapłonęła, która rozbłysnęła tym prawdziwym światłem, która osiąga swoją doskonałość, która daje to światło i ciepło, ona właśnie rozbłyska na tym firmamencie Bożej chwały. Ona najlepiej pokazuje tą Bożą doskonałość. To tak pokrótce, jakie jest nasze zadanie. I teraz zastanówmy się, jak często faktycznie o tym myślimy, gdy przystępujemy do naszych zadań. Właśnie te rzeczy najbardziej codzienne, z nimi je najłatwiej jest przeoczyć. Najłatwiej mogą one stać się dla nas takie nijakie, takie szare, takie marne. I to, co największe, to, co najwspanialsze, może nam tak łatwo umknąć. Te zwykłe, codzienne obowiązki, jak to jest bardzo często w życiu małżeńskim, ta wielka, wielka odpowiedzialność, ślub złożony przed Bogiem i przed świadkami, to ślubowanie sobie wzajemne miłości, jak bardzo szybko o tym człowiek zapomina. Jak łatwo to człowiekowi przychodzi, żeby pośród tych zwykłych, codziennych zadań to silne pragnienie dobra drugiej osoby, żeby ono gdzieś tam zniknęło, żeby ono gdzieś tam ucichło. Tak łatwo nam to przychodzi, dlatego że człowiek jest skłonny do tego, żeby się przyzwyczajać, żeby się zapominać. I dlatego właśnie potrzebujemy rekolekcji. Dlatego potrzebujemy ponownie się zebrać. To jest to rekolere, ponowne zebranie. Te nasze rozproszone myśli, które gdzieś tam krążą po tysiącu różnych spraw, żeby je zebrać i spojrzeć znowu na to, co istotne, żeby znowu przypomnieć sobie, aha, tak, mamy tutaj jakiś cel, mamy tutaj coś do zrobienia. Tak często jesteśmy jak człowiek, który, to jest takie porównanie pielgrzymkowe, mające naprawdę bardzo już wiele lat, praktykowane praktycznie na każdej pielgrzymce. Otóż pielgrzymka ma jakiś konkretny cel i idzie do tego celu. Człowiek, nawet jeśli nocuje gdzieś, w jakiejś wiosce, po drodze, no nie może nagle stwierdzić, o, tutaj jest fajnie, no to ja sobie zostanę. No jak namiot już mam, no to zostanę i będę tutaj tydzień sobie teraz koczował. Tak pielgrzymi nie postępują i to ma pokazać, że człowiek całe swoje życie tak traktować powinien, jako pielgrzymkę, jako drogę do jakiegoś celu. Bo my w praktyce no, działamy właśnie w ten sposób. To znaczy mamy jakiś wielki cel, ostatecznie zjednoczenie z Panem Bogiem. Tutaj w szkole konkretnie, jeśli chodzi o tą pracę szkolną, jest to właśnie prowadzenie tych dzieci do doskonałości, zapalanie tych gwiazd na firmamencie Bożej chwały. Ale tak w praktyce, to my bardzo łatwo właśnie zostajemy gdzieś tam w jakiejś wiosce po drodze, zajmujemy się tysiącem innych spraw i zapominamy o tym celu, do którego zdążaliśmy. Po drodze gdzieś tam okazało się, że inne sprawy były na tyle istotne, że o tym zapomnieliśmy. Dlatego potrzebujemy wciąż na nowo sobie o tym przypominać i dlatego zachęcam do tego, żeby nie tylko teraz, ale później codziennie praktycznie o tym myśleć wobec tych zwykłych, codziennych prac, które mamy do wykonania, wobec tych wszystkich łobuzów i tych, którzy nie uważają i wszystkich tych różnych problemów, z którymi się spotkamy, wobec wszystkich konfliktów, które też gdzieś tam powstaną, czy między nami, czy w kontaktach z rodzicami, no siłą rzeczy jakieś konflikty na pewno się pojawią. Przy tym wszystkim pamiętajmy wciąż na nowo, przypominajmy sobie, jaki jest nasz cel. Dostrzec te rzeczy najważniejsze czasami jest bardzo trudno. I dlatego chcemy dzisiaj też w trakcie tych rekolekcji prosić o to. Po to tutaj spotykamy się, rozpoczynamy naszą pracę wychowawczą właśnie przy ołtarzu, żeby prosić o te oczy, które widzą,
o to, żebyśmy dostrzegli, po co myśmy tu w ogóle przyszli. Jak wspomniałem na początku, jeśli zapomnimy o tym celu, to może się okazać, że na sądzie ostatecznym każdy z tych dni był nie tylko zmarnowany, nie tylko stracony, ale daliśmy bardzo dużo złego przykładu. Zamiast zapalać te gwiazdy, to je gasiliśmy. Bardzo łatwo to może się stać w przypadku człowieka, który o tym zapomniał, który pracował o tak po prostu, no bo jakieś tam pieniądze zrobić trzeba, jakoś tam robię, no i wypełniam jakoś tam moje obowiązki. Ale te gwiazdy pozostały przez to nie zapalone. I o tym będziemy sobie też dzisiaj mówili, jak to robić, żeby faktycznie spełniać ten swój podstawowy cel, ale żeby w ogóle o tym myśleć, żeby w ogóle o to się starać, żeby w ogóle unikać tego, co niewłaściwe i szukać tego, co właściwe, co te gwiazdy rozpali, no to trzeba przede wszystkim wiedzieć, że faktycznie mamy to do zrobienia. Trzeba przede wszystkim o tym pamiętać, bo jeśli się o tym nie pamięta, no to siłą rzeczy robi się to, co akurat gdzieś tam nam pasuje, do czego jakieś tam emocje nas popchną, albo po prostu minimalnie spełnia się swoje obowiązki taką najmniejszą linią oporu, albo właśnie robi się to, na co akurat ma się ochotę. A to niekoniecznie jest to, co będzie dla dobra dusz. Teraz spróbujmy tylko przerazić się, uświadomić sobie, przed jakim wielkim zadaniem stoimy. Z jednej strony ta nieśmiertelność tych dusz, o której już mówiłem. Nieśmiertelna. Stworzona ta dusza po to, żeby rozumieć. Czyli właśnie ten człowiek, który podnosi swój wzrok do gwiazd. Pośród tych stworzeń tutaj na ziemi, stworzeń materialnych, ten człowiek, który podnosi wzrok do gwiazd. Co to znaczy? To znaczy, że on odrywa się od stworzenia materialnego i swoim rozumem ogarnia rzeczywistość. Poznaje to, co ogólne. Poznaje pojęcie sprawiedliwości, które przecież sprawiedliwości nie da się ani dotknąć, ani jako takiej nie da się jej zobaczyć. Można jej przejawy zobaczyć, to znaczy zachowanie, które jest sprawiedliwe, ale nie samą sprawiedliwość, podobnie jak i miłość i tak dalej. Człowiek, który poznaje, jest stworzony po to, aby poznać ogólne rzeczy i ostatecznie poznać też swojego Stwórcę. Ten człowiek obdarzony tą wielką władzą, stworzony na obraz i podobieństwo Boże właśnie dlatego, że potrafi poznać, że potrafi wyrwać się z tych materialnych rzeczywistości, nie pozostaje tylko na poziomie poznania zmysłowego, konkretnych rzeczy, ale potrafi wspiąć się do tych rzeczy ogólnych swoim rozumem. Ten człowiek, który potrafi chcieć w sposób wolny, poznaje ogólne rzeczy, poznaje dobro jako takie i chce tego dobra, powołany do tego i ostatecznie na tym poziomie nadprzyrodzonym, powołany do tego, aby cieszyć się, uradować się całą wieczność szczęśliwością Trójcy Przenajświętszej. To nadprzyrodzone powołanie jest tym powołaniem największym, najwspanialszym. To jest rzecz, która również powinna nas szokować, ale i to musimy również mieć przed oczami, że każdy z tych ludzi, każde z tych dzieci, które tutaj przychodzi do szkoły, ono jest powołane do tego, żeby poznać Boga, Jego kochać, wejść do nieba i tam radować się Jego własną szczęśliwością. To jest rzecz, która w ogóle nie musiałaby być. Moglibyśmy być powołani do zupełnie naturalnej szczęśliwości, coś w rodzaju takiego raju ziemskiego, wieczne życie bez cierpienia, naturalne poznanie Pana Boga. Niebo jest czymś dużo, dużo wyższym. To jest ta szczęśliwość, którą cieszy się sam Bóg. On chce nam udzielić tej szczęśliwości. Aby tam wejść, potrzebujemy wszczepienia w Chrystusa, bo człowiek jest za mały, żeby tam wejść. Musi być, stać się częścią Boga człowieka, aby móc uczestniczyć w tym wielkim powołaniu. Ale zasadniczo nie o tym mieliśmy dzisiaj mówić. Chodzi o to, że to wielkie powołanie jest tym, do czego każdy człowiek został wezwany. To są te gwiazdy właśnie, które trzeba zapalić, które trzeba do tego stanu doprowadzić. Ale to myślę, że dla nas jest teraz ważniejsze. Musimy mieć przed oczami też kruchość tych gwiazd. Musimy mieć przed oczami to, że pomimo tej wieczności, pomimo tego, że właśnie gdy gwiazdy przeminą, to te dusze będą trwały, to one wciąż są przecież kruche, wciąż są słabe i mogą do tego celu nie dotrzeć. I wcale nie jest to takie trudne. To dotyczy oczywiście każdego z nas, ale dokładnie tak samo tych, którzy jakoś zostali nam powierzeni, jak chociażby właśnie nasi uczniowie. Ten triumf trzeba sobie wywalczyć, tą drogę trzeba
odnaleźć. I teraz powinniśmy się zadziwić, że to jest nasze powołanie, że my jesteśmy wezwani do tego, żeby w tym uczestniczyć, że Pan Bóg chciał, żeby ludzie nawzajem się wspierali, żeby ludzie nawzajem na tej drodze się prowadzili. Droga ta prosta nie jest, dlatego że człowiek sam zraniony jest grzechem pierworodnym, ma skłonność do złego, łatwo może zamiast szukać prawdy i dobra, łatwo może gdzieś tam zagubić się na tych manowcach, skupić się na tym, co jest po prostu jakoś przyjemne i w sposób nieuporządkowany do tego dążyć. Ten świat, na dodatek, oczywiście chce człowieka wykorzystać, a człowieka łatwiej jest wykorzystać wtedy, gdy on nie jest człowiekiem rozumnym i wolnym, nie wtedy, gdy rozwinął właśnie rozum i wolę, tylko wtedy, kiedy jest człowiekiem podążającym za swoimi namiętnościami. Dlatego ten świat chętnie człowieka będzie skłaniał do tego, żeby ślepo za namiętnościami różnorakimi szedł, bo to niekoniecznie są tylko te przyjemne. To są zarówno te przyjemne, jak i nieprzyjemne, to znaczy zarówno to, co nęci, można wykorzystać, żeby człowieka zniewolić, jak i to, co go przeraża, również można w ten sposób wykorzystać. I teraz w obliczu tych wszystkich zagrożeń, w obliczu tych ran naszej duszy, które my przecież w nas nosimy, w obliczu tego, że ten świat bardzo chętnie człowieka wykorzystuje, chce człowieka zniewolić, uczynić go niewolnikiem jego własnych namiętności, naszym zadaniem jest właśnie te gwiazdy rozpalać. Naszym zadaniem jest tą drogę wskazywać. Naszym zadaniem jest poprzez również nasz przykład i o środkach będziemy mówili później, te dusze do Pana Boga prowadzić. Jak wspomniałem, o środkach powiemy sobie później, ale teraz zastanówmy się, zakosztujmy tego, jak wielka to jest odpowiedzialność. Na sądzie ostatecznym staniemy przed Panem Bogiem i będziemy zdawali z tego sprawę, czy faktycznie rozpalaliśmy te gwiazdy. Czy faktycznie naszym słowem, naszym czynem, naszym zachowaniem, naszym przykładem, czy faktycznie prowadziliśmy je do doskonałości? Czy może raczej wręcz odwrotnie? Czy zaniedbywaliśmy, albo właśnie wręcz dawaliśmy zły przykład, albo naszym słowem, lekceważeniem tych rzeczy ważnych być może właśnie dawaliśmy, wskazywaliśmy tą niewłaściwą drogę? Pamiętajmy o tym, że w codziennych relacjach, codziennie będziemy dawali albo jeden przykład, albo drugi. Nie ma tutaj praktycznie opcji neutralnej, bo człowiek po prostu, szczególnie jeśli jest wystawiony na piedestał, nauczyciel, który nieustannie do tych uczniów przemawia, który nieustannie zachowuje się wobec nich sprawiedliwie albo nie, który nieustannie jest właśnie na tym piedestale, uczniowie na niego patrzą nieustannie, no taki człowiek cały czas jakiś przykład daje. I brak świadomości tego wielkiego powołania, wielkiej odpowiedzialności może doprowadzić bardzo łatwo do tragedii. A więc jak najbardziej warto się trochę przerazić, jak najbardziej powinniśmy zadrżeć, słysząc o tym, że mamy tak wielką odpowiedzialność, tak wielkie powołanie. Oczywiście nie o to chodzi, żeby teraz w jakimś przerażeniu trwać i bać się na tym poziomie emocjonalnym, że co ja teraz na pewno sobie nie poradzę. Oczywiście nie o to chodzi. Takie przesadne podążanie za emocjami nigdy dobre nie jest, ale odczucie tego, dostrzeżenie tego jest rzeczą bardzo ważną. Teraz zamiast pozostawać w lęku, za kilka chwil będziemy mieli okazję, żeby uczestniczyć we mszy świętej, to zamiast wykorzystajmy to poczucie odpowiedzialności do tego, żeby teraz prosić o to, abyśmy potrafili, abyśmy nigdy nie stracili z oczu tej wielkiej odpowiedzialności, abyśmy codziennie o tym pamiętali, abyśmy potrafili codziennie walczyć o to, żeby ten dobry przykład dawać, abyśmy potrafili wskazywać im tą dobrą drogę, a nie doprowadzić do ich wykrzywienia, bo właśnie łatwo można tym złym przykładem wykrzywić, zaślepić, utrudnić, zablokować na tej drodze do doskonałości. Prośmy teraz o to rozpoznanie naszego wielkiego powołania. Za kilka chwil rozpoczniemy mszę świętą. Przerwa tylko 5 minut, tyle ile ksiądz potrzebuje na założenie ornatu i zapalenie świec, także będzie dłuższa przerwa po mszy świętej. Ja teraz za chwilę, za 5 minut dosłownie, rozpoczniemy mszę świętą.
imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Jest drabina do nieba, jest drabina do nieba.